Dobry wieczór, nazywam się Virios, a to jest Wieczorna Kawa, czyli bajanie przy kawie i gadki szmatki o wszystkim i o niczym. Ostatnio w radio usłyszałem kawałek, który w sumie nie należy do gatunku muzyki, jakiej słucham na co dzień. No i nie znałem wykonawcy tego kawałka. A ostatnio znalazłem taką dosyć fajną aplikację na Androida, która potrafi rozpoznać tytuł i autora piosenki. Więc pomyślałem, że nadarzyła się okazja, żeby przetestować tą aplikację. Aplikacja nazywa się SoundHound, więc jeżeli chcecie sobie spróbować, to możecie sobie ściągnąć i zobaczyć, jak działa. No i okazało się, że ten kawałek to jest piosenka o tytule It Ain't Necessarily So w wykonaniu Jamie Kalama. I powiem, że dosyć mnie zainteresował ten gatunek muzyczny. Sam zazwyczaj obracam się w cięższych brzmieniach i to jest dla mnie coś nowego, ale jest to na tyle ciekawa muzyka, że postanowiłem dać jej szansę i trochę się pokręcić i poszukać jakichś kawałków jeszcze z tego gatunku, również innych wykonawców. Później odnalazłem ten kawałek i okazało się, że znalazłem piosenkę o takim samym tytule, ale tym razem w wykonaniu Milesa Davisa. To znaczy, to jest zupełnie inna piosenka, ale jednak cieszę się, że na nią wpadłem, ponieważ jest taka bardzo spokojna, te trąbki, które słychać, robią taki dosyć fajny nastrój i naprawdę można się zrelaksować. O poranku to jest idealny sposób na początek dobrego dnia. I zacząłem sobie tak szukać właśnie, z jakiej płyty pochodzi ten kawałek i podczas przeszukiwania dyskografii zaskoczyła mnie kolejna rzecz, która pewnie nie jest niczym dziwnym dla ludzi, którzy są za pan brat z tą muzyką. Mianowicie czasy trwania utworów. Można by rzec, że to taka wspólna cecha pomiędzy jazzem i taką spokojną muzyką, a takim klasycznym, powiedzmy, ortodoksyjnym metalem, czyli długie utwory, które snują jakąś historię. Linki do obu wspomnianych kawałków znajdziecie w opisie tego odcinka. Są naprawdę warte odsłuchania i naprawdę polecam. Ciekaw jestem też, w jaki sposób odbije się na moim komponowaniu ten mój chwilowy skok w bok z muzyką jazzową. Mam nadzieję, że jakoś pozytywnie. Przy okazji tego tematu muzyki jazzowej znalazłem dosyć ciekawy artykuł, gdzie było powiedziane, że Brian Wansing, nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem to nazwisko, który jest profesorem marketingu i dyrektorem Cornell University's Food and Brand Lab, przeprowadził taki eksperyment. Przerobił on fast fooda w taki sposób, żeby było w nim delikatniejsze oświetlenie i spokojniejsza muzyka. I okazało się, że w takich warunkach ludzie spożyli o 18% kalorii mniej. No, może to brzmieć dziwnie. Nie znaczy to, że zamówili mniej. Zamówili tyle samo, ile zazwyczaj, ale zjedli mniej, a mimo to i tak czuli się syci. I eksperyment ten pokazał, że takie spokojne środowisko zwiększa satysfakcję, jednocześnie zmniejszając konsumpcję. Mi jako notorycznemu udzielcowi pozostaje tylko mijać szerokim łukiem takie miejsca, bo jeżeli zacząłbym jeść mniej, to chyba bym zniknął. Tutaj takie pytanie do Was, jeżeli interesujecie się taką muzyką, taką właśnie spokojną, jakąś jazzową zwłaszcza, to prosiłbym o zapodanie mi jakichś linków do fajnych kawałków, które warto by było odsłuchać, bo nie chcę jakoś tak krążyć samemu po omacku, a jeżeli ktoś słucha tej muzyki, to na pewno zapoda mi link do jakiejś perełki i sam nie będę musiał się przegrzebywać przez morze różnych utworów, zanim je znajdę. Więc jeżeli tylko macie namiar na jakieś takie fajne piosenki z tego gatunku, to podzielcie się nimi ze mną. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki Wam za uwagę. Nazywam się Virios, a to był kolejny odcinek Wieczornej Kawy. Cześć.